Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia tygodniówki, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizelą. No nie ukrywam, że w tej tygodniówce trochę nam się ulało po tym, co zaprezentował MON na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nie spoilerując, ciśnienie nam skoczyło. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia tego jakże smutnego materiału, w którym wylewaliśmy swoje żale, gorąca prośba o lajkowanie, subskrybowanie gdzieś tu, komentowanie, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik. I po tym wstępie zapraszam do obejrzenia jakże smutnego meritum. Drodzy widzowie, rozpoczynamy wieczorną tygodniówkę. Tygodniówkę sponsoruje literka S jak Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Od razu mówię, że trochę mamy problem, żeby się odnieść do tego, co było na tej Sejmowej Komisji, ponieważ wojsko nabrało wody w usta po tej wspaniałej prezentacji i najlepszy nieoficjalny komentarz, jaki usłyszeliśmy, to jest to, że to była, cytuję, wtopa, a my się zastanawiamy, czy to jest wtopa dlatego, że tam były kompletne bzdury, czy to jest wtopa dlatego, że ktoś pokazał, jaki gwałt ma być zadany na polskim przemyśle. Za szybko, zanim jakby żabka się ugotowała. Było... Tak, dokładnie tak, zanim żabę ugotowano. Forma tej prezentacji jest po prostu żałosna i skandaliczna. Nie da się tego inaczej powiedzieć. To jest robienie sobie jaj, żartów z całości obywateli społeczeństwa, z posłów, z czego akurat nie robienie sobie jaj z posłów to jest inna kwestia. Po prostu plucie w twarz ludziom, którzy mają prawo w granicach pewnych oczywiście ram znać plany Ministerstwa Obrony, bo między innymi z ich podatków, swoich, naszych, wszystkich podatków są, to ma być zapewniane nam, tak? My do pewnego stopnia mamy prawo to wiedzieć. No więc generalnie są dwie opcje, gorsza i zła. Ta opcja zła to jest taka, że po prostu tą prezentacją pokazano środkowy palec posłom i osobom zainteresowanym obronnością. Tak. Okay. I to jest niestety ta gorsza, ale ta lepsza opcja, bo jeżeli oni naprawdę chcą zrobić to, co zaprezentowali, to już jest w ogóle trochę zaorane, nie? No dobra, to od czego zaczynamy z tego mięska? Tak, no skupmy się chyba na tych slajdach po kolei jakby prezentujących. Tak. Oczywiście nasi, jest jeszcze kilka slajdów, które jakby nawet są zgodnie ze zdaniem naszych kolegów służących w siłach zbrojnych czy pracujących w przemyśle, nawet bardziej skandaliczne od tych słynnych tabelek, gdzie jest kupę byków odnośnie kształtu sił powietrznych, ale tego niestety chyba nie zdążymy omówić. Natomiast skupmy się na tych slajdach. Wiesz co, słuchaj, wydaje mi się, że jeszcze należy powiedzieć, osadzić to wszystko w kontekście. Mówimy o prezentacji, która towarzyszyła występowi, omówieniu przez generała Cezarego Janowskiego, czyli szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dla tych, którzy jednak ominęli tą kwestię. I w trakcie tego omówienia jakby słowom generała towarzyszyły slajdy, które teraz będziemy po kolei niektóre z nich omawiać, które tak jak mówimy, były po prostu skandaliczne na wielu poziomach. I zacznijmy, myślę, po kolei, tak te slajdy się pojawiały choćby od wojsk lądowych, tak? Bo tutaj również myślę, że tymi slajdami też się podzielimy, bo te slajdy są ogólnodostępne, więc ja postaram się w ten materiał wpleść. Zaczynamy od, te tabelki zawsze były podzielone na dwie części, tak? Czyli to jest, jaki jest stan obecny i jak chcemy, żeby wyglądało. Pierwsze, co w ogóle pojawiło się w stanie obecnym dotyczących granatników jednorazowych, pojawiły się na przykład granatniki Komar, które na stanie sił zbrojnych nie są. Ktoś, kto tworzył te slajdy, cały czas popełnia ogromne babole odnośnie stanu posiadania i tego, co potencjalnie ma się znaleźć. Wszystkie komary dostały skrzydełek i wyfrunęły na Ukrainę. Z tego, co kojarzy Jarek, ty mnie wyprowadzi z błędu, to dotyczyło tego, że komary chyba nie miały samolikwidatora, prawda? Znaczy, i one nie mogły być... Tak, i była próba implementacji samolikwidatora, ale to nie wyszło i w końcu stwierdzono, że tą resztkę komarów, którą mieliśmy, chyba 30 tysięcy niecałe, po prostu podarowano Ukraińcom i są absolutnie epickie filmy i zdjęcia, jak Ukraińcy strzelają z tego. I są zadowoleni, nie? Bo Ukraińcy uważają, że to na takie, do takich zastosowań, z tego, co czytałem ich opinię, no to takich lżejszych celów to nie jest zła broń. Mają ambiwalentny stosunek, bo są absolutnie... Najlepsze były filmy, jak Rosjanie strzelali ze zdobycznych komarów i tam, wiesz, twarze całe im popaliło i w ogóle, nie? No bo komar był specyficzny. Natomiast, no tak, to jest... ale to jest pikuś na tym slajdzie, nie? Tak. Kolejna pozycja, to znaczy, komar jako teraz obecny, w przyszłości lekki granatnik jednorazowy, kryptonim GROT. Lećmy dalej. Stan obecny odnośnie cięższej broni przeciwpancernej, czyli pocisków kierowanych Spike i Javelin, stan docelowy tylko PPK Javelin. Co do diabła? To gdzie nam Spike'i wyjdą? No, znaczy, już człowiek by się uśmiechał, że Ukraina, ale to nie wchodzi w grę. Przecież Spike jest w tej chwili najlepszym przeciwpancernym pociskiem kierowanym na stanie sił zbrojnych RP. I to są po prostu takie rzeczy, że człowiekowi wybucha głowa jedna po drugiej. Następna kwestia to jakby coś pośredniego pomiędzy takim lekkim granatnikiem przeciwpancernym jednorazowym a PPK, czyli powiedzmy działa bezodrzutowe w ten sposób. I tutaj jako to, co mamy, są działa SPG-9, które z tego, co chyba kojarzę, one faktycznie gdzieś jeszcze w zapasach mobilizacyjnych... No bo obce zostały na pewno. Gdzieś tam są, a jako stan docelowy granatniki Karl Gustaw, które przecież są, z tego co kojarzę, tylko w dowództwie wojsk specjalnych. Karolki były kupione dla wiślańskich jednostek wojskowych i potem przeszły oczywiście na DWS i potem zostały dodatkowo dokupione i tam DWS kupuje kolejne wersje. Te nowsze wersje, nie? Ale znowu, co miał na myśli... Wiesz, co na myśli miał poeta, to jest po prostu, no Karolki Gustawie jako działa bezodrzutowe, no dobrze, można, wiesz, wsadzić do plutonu piechoty zamiast RG Rury z dwuosobową obsługą, można wsadzić Karolka Gustawa z dwuosobową obsługą, ale o ile się nie mylę, cały myk z jednorazówkami polegał na tym, żeby właśnie z plutonu odciążyć dwóch żołnierzy do zadań stricte przeciwpancernych albo wsparcia, tak? Więc znowu, albo i wypadałoby najpierw znać docelową strukturę plutonu piechoty w zależności od rodzaju sił zbrojnych, czyli tak jak to zrobił WOD, a potem do tego kupować broń, bo cholera, jedyne dwa miejsca, gdzie zrobiono to sensownie w siłach zbrojnych, to są specjalsi, tak? Oni po prostu sklonowali to, co było na zachodzie i WOD, który też najpierw ustalił strukturę plutonu piechoty, a potem do tej ustalonej struktury plutonu piechoty zaczął dokupować sprzęt. Natomiast ta prezentacja, mamy Javeliny, bo oczywiście lobbying za Javelinami jest bardzo mocny od bardzo, bardzo wielu lat, żeby zrobić z tego Uni PPK dla wojsk polskich i tyle, gdzie niektórzy bronią się rękami i nogami przed tym. Mamy granatniki jednorazowe, gdzie trwa chocholi taniec, gdzie tylko WOD sobie kupił M72. Teraz mamy Karolki Gustawy, które są od lat 90. w pewnej niewielkiej liczbie jako... działo bezodrzutowe, no to mówię, tak, ta prezentacja wygląda, jakby ją robił ktoś po prostu falowo, komu kazano o godzinie 15:15 i on chciał wyjść o 16:00 po prostu z biura. Tak, gdyby nie to, że jednak pewne kwestie się powtarzają odnośnie tego, co my jakby słyszeliśmy nieoficjalnie. Tak, i ktoś, kto robił to zupełnie losowo, nie miałby szans tak dobrze trafić, ale to do tego wrócimy. Wojska pancerne i zmechanizowane, jakby kolejna tabela. To jest tak, w tej chwili czołgi Leopard 242 A5 2APL, tu jest w ogóle L2PL, nieważne, plus czołgi PT91, T72, dwie rodziny i potencjał docelowy czołgi Abrams dwóch wersji i czołgi K2 koreańskie, co, tu brakuje Leopardów, powiedzmy, prawda? Ale... w bardzo dalekiej przyszłości Leopardy będą wycofane, będą wycofane PTki i te, to dobra, to się spina. To się broni. Ale tak, teraz tak, potencjał obecny BWP-1, potencjał docelowy BWP Borsuk AS21. To jednak co? Prawda? No właśnie, ja się stałem, co tam robi w ogóle AS21, a w ogóle jak się ma przejrzystość postępowań przetargowych i zakupów uzbrojenia do wprost podawanych nazw danych typów sprzętu producenta, który nie jest poddostawcą sił zbrojnych RP, tak. Więc wiesz, gdyby coś takiego odpalił jakiś podmiot prywatny, to jest to podstawa do KIO od razu, tak? No to się rządzi oczywiście swoimi prawami, ale no wskazywanie AS-21 zamiast napisanie NBWP albo nowy ciężki BWP, jak było w innych dokumentach, zwłaszcza, że AS-21 to był Polek na testach zapoznawczych, tak? Temu misiowi oczko odpadło, czy tam Hortzman, celność w ogniu słaba, no tam generalnie chyba nawet najwięksi entuzjaści w mundurach wyleczyli się z AS-21, tak? No tak to ostatnio przyszło. Kolejny jakby chyba kończący slajd z wojsk lądowych, czyli artyleria, tak? I tutaj faktycznie potencjał obecny pod względem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, to właśnie chwilę, ale co tu się w ogóle dzieje? Słuchajcie, my te tabelki oglądaliśmy, ale ja ją otwieram na przykład po 2 dniach i ja znowu się łapię za głowę, bo przecież wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Krótki zasięg mamy w tej chwili Langustę. I uwaga, Langusta już w potencjale docelowym nie istnieje. Zastępuje ją system rakietowy MBLR, Khan ze środkami bojowymi. To jest system turecki, który jest zilustrowany pociskiem MJR wystrzeliwanym z morskiej jednostki rakietowej. To jest... Więc to jest ten krótszy zasięg. Dłuższy zasięg to jest faktycznie coś, co my straciliśmy w potoczkach, prawda? Przy czym zakulisowo faktycznie mówi się, że Rocket Sam strasznie mocno łomoczy do naszych drzwi i że nasi faktycznie mają Langustę uśmiercić, tak. Albo prawie uśmiercić na rzecz konstrukcji z Turcji. I zakulisowo mówi się, że chodzi tak naprawdę o moce produkcyjne amunicji, tak? Czyli Turcy butem wpychają swój wyrób, no bo oni są nam w stanie dostarczyć setki tysięcy sztuk amunicji po prostu rakietowej. Ale no, znowu... Ja co do tego, że jest od Turcji, czyli od kraju, co do którego nie pałam do niego zbytnią miłością, też mi się to nie podoba, ale to już zostawmy. No. Tak. Kolejne. Kraby, goździki i dany jako artyleria lufowa i tutaj się jakby zgadza pod tym względem, że potencjał docelowy mają stanowić, czemu dywizjonowy moduł ogniowy Regina, a nie ma kraba, ale w każdym razie kraby plus haubice K9A1. Czemu tylko K9A1? Miało być K9A2, zrobiły się K9A1, znowu nie, możemy właśnie to włączyć. To już zeszliśmy z poziomu naszych oczekiwań na poziom naszych możliwości. Świetnie. I obrona przeciwpancerna jakby tego najwyższego poziomu pod względem PPK. I to jest tak, potencjał obecny brak. Tutaj ktoś chyba realnie ocenił, jakim potencjałem dysponują pociski przeciwpancerne malutka, więc tutaj jego błąd można uznać, że nawet zabawny i w sumie mówiący prawdę. I potencjał docelowy to są niszczyciele czołgów Otokar Brzoza ze środkami bojowymi i to się zgadza. Tutaj to jest okay. Tak. I teraz kończymy temat jakby wojsk lądowych w gruncie rzeczy. Idziemy do sił powietrznych, które są samym sobie komedią, co tu się stało, ale idziemy do karty, którą nazwano siłami powietrznymi, bo zawartość to jest zupełnie jakiś inny cyrk. Czyli pierwsze, potencjał obecny to samoloty. Super. Potencjał docelowy to są samoloty wielozadaniowe F-16 blok 60 lub 70, gdzie albo ktoś się pierdyknął, albo już uznał, że będzie modernizacja tych maszyn do nowego standardu. Okej, to się powiedzmy jakoś miała być, zgadza się. Tak. Samoloty FA-50, które kupiono, o tym, jakim one dysponują potencjałem, chyba już tyle razy mówiliśmy, że nie trzeba tego wspominać. I uwaga, trzecim, wedle tej prezentacji, typem samolotu, który będzie w przyszłości stanowić potencjał sił powietrznych, jest kurna F-15. A F-35, które kupiliśmy, które już niedługo będą produkowane, na które się szkolimy, wzięły i poleciały. Może komuś trójka zamieniła się z jedynką? A pod spodem wstawił F-15E jako ilustrację. Znaczy wiesz, co gorsze jest tak, że znowu były jakieś takie lobbingi, zakusy, żeby wepchnąć do SP F-15, po czym ktoś policzył, ile kosztuje dwusilnikowy myśliwiec i stwierdzono, że no nie, to nie jest dobra droga, nie? Ale jakby rozmowa o samolotach jakby przewagi powietrznej, jakby to nie powiedzieć, bo ja cały czas będę się trzymał tego, że to są też samoloty wielozadaniowe, bo one mogą pełnić różne zadania, o większym zasięgu, lepszych zdolnościach klimatycznych, w kontekście na przykład Eurofighterów, F-15, tak, w siłach powietrznych gdzieś to się przewijało i to jest, słuchajcie, ta część tych slajdów, gdzie my znajdujemy te kwestie, które gdzieś się przewijały i to nas jeszcze bardziej przeraża. Zakulisowo, tak, bo jeżeli zgadza się to, co się zakulisowo przewalało przez ostatnie półtora roku, no to może ta prezentacja nie jest jedną wielką pomyłką i kiepskim żartem, tylko faktycznie, no... Ktoś zamiast gotować żabkę, to wylał wiadro wrzątku na nią, nie? W tej chwili. Tak. Kontynuujemy, uwaga, tabelkę nazwaną siły powietrzne. I w tabelce siły powietrzne mamy jako potencjał obecny śmigłowce szturmowe Mi-24 w siłach powietrznych. Magicznie się znalazły. Co tam, że one są w wojskach lądowych? Do cholery. Co zostało opublikowane i co zostało pokazane ludziom? Okej, śmigłowce Mi-24 i one mają być docelowo zamienione na śmigłowce AH-64E. No okej. Była taka zapowiedź, są takie plany. I teraz uwaga, znowu w siłach powietrznych mówimy o śmigłowcach wielozadaniowych Mi-2, W-3 i Mi-17. I one mają zostać zamienione na śmigłowce wielozadaniowe AW-149 i AW-101. Z czego AW-140 został zamówiony dla wojsk lądowych, a AW-101 dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, która jest praktycznie pod ISP, ale to się... to się kupy nie trzyma. To, co zostało zaprezentowane. Będzie dużo pikania naprawdę w tym odcinku. Słuchajcie, na szczęście ja już się nauczyłem robienia pikania w materiałach, więc będzie dużo pikania. Tak, zobaczmy na obronę przeciwlotniczą. Z tego, co kojarzę, tutaj było najmniej jakby kontrowersji, bo ta obrona przeciwlotnicza w miarę się zgadzała. To jest jakby też potencjał sił powietrznych i tutaj na szczęście... Nie, też no, Newa, Kubko, dobrze, wojska obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Nowy rodzaj sił zbrojnych chyba ktoś tutaj stworzył. Nie ma sił powietrznych na wojsk lądowych. Są wojska obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Dosłownie Missile Defense Agency, jak w USA. Dobrze. Potencjał obecny najwyższego piętra wpisany jest jako brak i potencjał docelowy jako program Wisła z systemami Patriot. Gdzieś ktoś zapomniał o systemach mimo wszystko S-200. Tu nawet rozumiem, że ktoś mógł to pominąć, bo one są no, deklaratywnie trochę bardziej, ale w zasadzie mamy jednak system średniego zasięgu, ale okej, broni się jakoś. System w zasadzie jakby ta półka krótkiego zasięgu, Szorat, tak? To są Newy, Kuby i Osy. Uwaga, w wojskach obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Co to ma do rzeczywistości? Nie wiem. Newy są w siłach powietrznych, Kuby i Osy są w wojskach lądowych oczywiście. I potencjał docelowy ma stanowić system, uwaga, mała narew. A o narwi, nie wiem, wypadło z mózgu. Wzięło i się wyszło. Więc będziemy mieć małą narew za 10 lat, 15, 20 i 30 najwyraźniej, bo nie wiem, jaką tam perspektywę ktoś miał w głowie. Niżej są ZU i ZUR-23.2, czyli jakby te armatki 23 mm, łącznie z tymi stolikami startowymi dla gromów i one mają być wedle tego dzieła zamienione na systemy Pilica. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu tak ma być. Pilica Plus, przepraszam, czyli z pociskami KAM, a w pewnym stopniu nie, bo nie wszędzie ta Pilica Plus ma się pojawić. Ona ma się pojawić w siłach powietrznych, nie w wojskach lądowych. A ZU, ZUR i ZU-23.2 są też w wojskach lądowych. To jest kolejny jakiś dziwna rzecz. No i okej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom mają zamienione na zestawy piorun. No okej, to się jakoś broni w jakiejś tam perspektywie. To się broni i to ja uważam za splunięcie w twarz autentycznie. To jest zakładka, która się nazywa Marynarka Wojenna i środki rozpoznawczo-uderzeniowe i w zakładce Marynarka Wojenna nie ma ani jednego krętu. To jest... To jest wyraz po prostu myślenia zielonych pułkowników o marynarce wojennej. No, tylko słuchaj, ale to gdzie oni upchnęli program, który mimo wszystko trochę kosztuje, czyli program Miecznik. Przecież niedługo, za parę dobrych miesięcy ma być palenie blach pod pierwszą fregatę. No wiesz, to jest, ja myślę, że to jest akurat wyraz świadomości zielonych pułkowników, po co jest marynarka wojenna i na ile oni uważają za ważną marynarkę wojenną. Tak, szczególnie, nowego, że pierwszą pozycją, jedyną pozycją, która faktycznie jest na stanie marynarki wojennej w całej tabelce nazwanej marynarka wojenna, jest, uwaga, morska jednostka rakietowa, czyli pociski przeciwrakietowe na ciężarówkach. To jest jedyne, co najwyraźniej ktoś tworzący tą prezentację utożsamia z marynarką wojenną. Jelcz i rakiety na Jelczach. Ja naprawdę mam nadzieję, że to było robione jakąś sympatyczną panią Grażynką, którą wyjęto z WOG-u i kazano jej zrobić prezentację w ciągu 2 godzin. Ja naprawdę mam wielką nadzieję, że to tak było robione, nie? Że to nie jest wyraz świadomości, uwaga, komórki planistycznej Sił Zbrojnych RP, nie? Tak, no i potem mamy jakby środki rozpoznawczo-uderzeniowe, czyli można powiedzieć, że tak podsumowano w miarę w jednej tabelce programy pozyskania BSP, istniejące BSP. Tutaj to znowu to się zupełnie nie stosuje do tych pięter, które mamy w ramach tych 4 programów, które normalnie w PMT istnieją, ale powiedzmy, że to trochę się zgadza pod względem na przykład tych BSP klasy Reaperów, czyli male, można powiedzieć, tak? I w tej chwili ich nie mamy. Mamy mieć MQ-9B Reaper. To jest ciekawe, że powiedziano, że MQ-9B konkretnie i system, który będzie pod Zefirem, czyli trochę niżej, tak? Potem znowu klasy taktycznej średniego zasięgu mamy mieć Gryfy, to się zgadza. I teraz tak, potencjał obecny niżej. Zupełnie zniknęły Flyaje, ale mamy Warmate'y. I Warmate'y mają dalej być Warmate'ami, czyli teraz będą Warmate'y, później będą Warmate'y. Cudowna prezentacja. I jeszcze mają być gladiusy, które wcześniej nie było, a później będą. Do czego one, jak one są osadzone w tym całym jakby, to one nie są w niczym osadzone, jak większość tego, co my tu widzimy, ale są, tak? I w gruncie rzeczy na tym chyba, oczywiście piękny jest jeszcze wzrost potrzeb szkoleniowych, bo to był też piękny slajd. Zagotowała, ponieważ jakiś ktoś inteligentny stwierdził, że będziemy równocześnie zwiększać liczebność wojsk lądowych i zwiększać potencjał kadr szkoleniowy. I teraz, żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi, bo to komuś może się wydawać być pozornie logiczne, tak? Czyli no, zwiększamy ilość wojsk, to zwiększamy równolegle ilość kadry. Nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Jeżeli mamy zamiar zwiększyć liczebność wojsk lądowych, to trzeba już teraz zwiększać ilość kadry, ponieważ szkolenie podoficerów, oficerów jest długotrwałym, kosztownym procesem, gdzie powinno być jakieś sito i selekcja, a nie, wiecie, kapral znaleziony w chipsach i po prostu ci ludzie powinni być szkoleni wcześniej niż zakładamy wzrost liczebności wojsk lądowych, dlatego zawsze to są, słuchajcie, takie schody, nie? A tu mamy linię do góry magiczną, tak o, wszystko idzie pięknie, tak, więc to kurde, challenger. I szczerze, ten slajd mnie bardziej przeraził niż slajdy związane z PMT, no bo te slajdy w PMT to ja potraktowałem jako humor w krótkich spodenkach, nie? Specyficzne poczucie humoru, przyznam. Tak, ale jak zobaczyłem ten slajd na temat potrzeb szkoleniowych, to mnie przeraziło, ponieważ nigdzie, ale to nigdzie, w żadnej armii, gdzie naprawdę planowano sensowny wzrost liczebności wojsk lądowych, nie planowano tego w tak kretyński, idiotyczny sposób, że mamy dwie krzywe, które sobie lecą znosząco, tylko zawsze, nieważne czy to była Reichswehra, nieważne czy to potem było Ludowe Wojsko Polskie, które nie było ludowe, nieważne czy to była Armia Korei Południowej czy Irak, nieważne czy to był Kahal, zawsze było tak, że kadry się szkoliło. Najpierw robiło się sito i bardzo wysoki nacisk kładziono na rozwój kompetencji żołnierzy, tak żeby potem po prostu nadaniem stopnia zalegalizować kompetencje, które oni posiedli, tak? Czyli tak, co robili Niemcy przed II wojną światową, tak? Czyli uczono oficerów i podoficerów tak, że mogli objąć jedno albo dwa stanowiska wyżej, czyli ich kompetencje były większe niż nominalnie zajmowany stopień, tak? Zaszeregowanie umiejętności. I to ma sens. Natomiast ten slajd mnie przeraził, a drugi bardzo ciekawy to jest liczebność sił zbrojnych. Nie wiem, czy tam gdzieś widziałeś ten slajd? Gdzie podano chyba 300 000 sił zbrojnych, ale uwaga, zawodowych 180 000. Świetnie. I teraz oznacza to, że albo ktoś zakłada, że będziemy mieli połowę rezerw, albo ktoś zakłada, że wróci zeteczka z Tunia. No tak, po wyborach. Tak, więc też jest to po prostu absolutne mistrzostwo. I przecież jeszcze jest gorsze, że te dwa slajdy są i tak jakościowo dużo lepsze od tych slajdów z programu modernizacji technicznej. Tak. Nie, to są jaja za nasze pieniądze, tak? I naprawdę nie da się tego inaczej określić. Uwaga, mam jeszcze podsumowanie i w podsumowaniu pierwszy punkt jest po prostu prześwietny, żeby nie powiedzieć tego inaczej. Uwaga, od dziś pozyskiwane uzbrojenie jest automatycznie integrowane z systemem rozpoznawczym, logistycznym prowadzenia. Że się jeps i jest integrowane. Bo wcześniej nie było zintegrowane, bo nigdy nie było zintegrowane z logistyką. Chociaż czekaj, w sumie jak popatrzeć na takie cukiereczki, to można odnieść wrażenie, że ktoś naprawdę olewał logistykę i na przykład integrację, nie wiem, na przykład zakup, czekaj, przypomnij mi, czołgówka 2? Tak, nie, czekaj, to świeża sprawa. Czekaj. K9? Tak, czołgów, nie? K9 tak, chyba też, jeszcze, nie? Chyba też, no, też tak, nie były zintegrowane, nie? W sumie tak z czapy. Ale od dziś już są. I masz. Wzięły się i są. Nie, to jest po prostu masakra, nie? Nie, to naprawdę, słuchajcie, my to już widzieliśmy jakiś czas temu. Przelała się czara goryczy. Tak, a parę dobrych dni minęło, nie? Można powiedzieć, że już do tego podchodzi luźniej, ale do tego nie można aż tak luźno podchodzić. Tak, bo się nie da w pewnym momencie, naprawdę luźniej niż wcześniej, ale kiedy człowiek to widzi, to dobra, koniec, bo nawet nie ma co. Drugą kwestię, która się pojawia jakby w zasadzie równolegle za sprawą naszego serdecznego kolegi Tomka Dmintruka znowu, to jest to, że Tomek jakby potwierdził informacje dotyczące tempa negocjacji odnośnie czołgów K2.pl i armatochaubic K9.pl, czyli tych części drugiej, większej tego pakietu, który my teraz pozyskaliśmy w formie gotowców, a mieliśmy pozyskać następną część w formie już jakby współpracy polskiego przemysłu. No i w zasadzie Tomek napisał tak, że odnośnie K2.pl one się toczą w bardzo wolnym tempie, a odnośnie K9.pl są właściwie, stoją w miejscu. Więc jest świetnie. Zgodnie z planem, polski przemysł obronny jest wydymany, kupiono spółki to, co miano kupić, a polski przemysł obronny ma figę z makiem. Znaczy, to w sumie będzie miał dwie figi z makiem, bo już chodzą pogłoski, że Koreańczycy mają otworzyć własne centrum serwisowe i sprzęt nie będzie serwisowany w polskim przemyśle obrony, ten kupiony, tylko będzie otwarte centrum serwisowe na zasadzie Greenfielda stworzonego z Koreańczykami. Już podobno trwa jakiś tam dziwny werbunek, dziwnie szeroki jak na obsługę marketingową, PR-ową Koreańczyków w Polsce. Czyli można założyć, że po prostu Koreańczycy stworzą własne narodowe centrum serwisowe, tak żeby nas rąbać nie tylko na sprzedaży, ale i na serwisie, a w serwis to pamiętajcie, mądrze, 60% kosztów. Sprzedaje się raz, a serwisuje się 30-40 lat, nie? No, tylko że PGZ zobaczy z tego, figę, nie? No, jeszcze to, co Tomek napisał. To nic dziwnego, że nie ma jakichś negocjacji albo że one są przerwane. No po cholerę negocjować, skoro nie ma nikt zamiaru negocjować, tylko po prostu dojść na zasadzie sprzedaży, które już były, nie? No, proste, logiczne. To nie jest, i to słuchajcie, to nawet nie jest zarzut wobec Koreańczyków. To jest, każdy by z tego skorzystał, tak? To dlaczego w imię czego ktoś ma jakiś mieć... tylko głupi by nie skorzystał. Tak. No i jeszcze to, co Tomek powiedział, również napisał w tym temacie, to jest to, że Koreańczycy wykorzystują okazję do utrudnienia produkcji krabów, które są konkurencyjnym rozwiązaniem. W imię czego oni mieliby nam ułatwiać produkcję konkurencyjnego rozwiązania, skoro my już kupiliśmy ich rodowite rozwiązanie? No to co oni są głupi? Zabić kraba, nie? Oczywiście. I mamy spokój. I mamy kolejny rynek na kilkaset produktów zakupu i serwisowania i golenia kasy. Drodzy widzowie, wy nawet nie macie pojęcia, jaki jest... to będziesz musiał wypikać na to, co wyszło w tej prezentacji na Skonie i na to, co się dzieje w negocjacjach z Koreańczykami, ponieważ generalna konkluzja jest taka, że zostaliśmy po prostu bez mydła wiadomo co. Co więcej, wszyscy, dosłownie wszyscy bez wyjątku negatywnie oceniają to, co się wydarzyło, ponieważ jeszcze były duże nadzieje, duże wahania, może nie będzie tak źle. Miało być ok, wyszło jak zwykle. Okej, no tutaj mieliśmy bardzo pesymistyczne informacje, no, nikt nie chciałby tego słyszeć, więc teraz do odmiany coś bardzo pozytywnego, żeby pokazać, że państwo polskie odpowiednio funkcjonuje, czyli o Hiszpanach, którzy szukali bursztynu w pobliżu naftoportu, terminala kontenerowego w Gdyni, wejścia do portu wewnętrznego, w pobliżu kilku... Aha, jeszcze zapomniałem o tym, że tam jest też rafineria, ogólnie kilka istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego i nie tylko energetycznego instalacji w Gdańsku. No więc chyba trzeba zacząć jednak od tego, co tam się właściwie wydarzyło i jak, czyli z 14 na 15 stycznia mówi się o tym, że to było gdzieś pomiędzy 21, 22, a 2, 3 w nocy. 3 osoby wybrały się łódką stosunkowo małą na Zatokę Gdańską, dosyć blisko, nie za daleko, i przez kilka dobrych godzin nurkowały, tak? W pobliżu właśnie tych wszystkich instalacji oraz w pobliżu, dosyć blisko statków stojących na redzie, co też nie jest dziwnym, bo reda jest miejscem zwykle, gdzie są różne jednostki pływające, które czekają na zgodę na wejście do portu albo po prostu z kilku różnych powodów. I jedynym jakby powodem, dla których te działania nurkowe, które nie zostały zgłoszone, ich jednostka pływająca nie była zarejestrowana, nie ma obowiązku rejestrowania tak małej jednostki, ale mogła być zarejestrowana. Nie było żadnych oznaczeń tej jednostki, nie zgłosili, że będą nurkować w tym miejscu. Jedyny powód, dla których wykryto, że oni to robili, było to, że oni zadzwonili po pomoc, bo im silnik zdechł w tej łodzi. I służby ratunkowe wypłynęły, scholowały ich do portu w pobliżu Wisłoujścia. Tam już pojawiła się policja. Wedle informacji jakby policji dziennikarskich na portalu trójmiasto.pl oni przedstawili się, powiedzieli, że są Hiszpanami. Jedna z tych osób tylko miała paszport hiszpański, dwie następne nie miały żadnych dowodów tożsamości, podały numery telefonów, które były wyłączone lub były w ogóle 10-cyfrowe, nic się nie zgadzało pod względem numerów telefonów. Ten numer został przekazany tylko do kapitanatu, bo on chciał potem ustalić, jakby pewne rzeczy, ale policja się nimi nie zainteresowała, nie zweryfikowała tych numerów, nic w tym związku dalej nie zrobiła i po prostu puściła tych ludzi. Oni odebrali potem ten sprzęt nurkowy, który był w ogóle wypożyczony gdzieś tam chyba w Gdańsku albo w Gdyni i się zmyli. Zostawili tą łódkę, zostawili jakiś drobny sprzęt i zniknęli. Słuchajcie, na litość boską. To było w pobliżu naftoportu, czyli jednej z tego typu instalacji. Mhm. Jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną kraju, czyli IKA, to jeżeli byśmy poszukali najbardziej krytycznych punktów infrastruktury krytycznej kraju, to oni tam nurkowali. W dużym skrócie. Tak, w jednym z dwóch takich punktów, bo jedno to jest właśnie obszar Zatoki Gdańskiej, oczywiście zespół portowy Gdańsk-Gdynia, terminal głębokorowodny, terminal kontenerowy DCT w Gdańsku, naftoport w Gdańsku, towarzysz bliżej, do Gdańska lub do Gdyni przypływa również gro w tej chwili transportów ciężkiego sprzętu, czy to dla amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce, czy dostaw uzbrojenia. Na przykład z Korei czołgi K2, haubice K9 przypłynęły statkiem do Gdańska, tak? Albo do Gdyni, to już nie chcę wprowadzić w błąd. Uzbrojenie dla Ukrainy też przypływa ciężkie na pokładzie statków różnych bander do Gdańska i do Gdyni, jest wyładowywane, trafia na pociągi i jedzie dalej. Jest multum powodów, dla których tego typu infrastruktura musi być pilnowana, w którym jesteśmy w takiej, a nie sytuacji międzynarodowej, wojny w sąsiednim kraju. My jesteśmy zaangażowani pośrednio w ten konflikt, wspierając jedną z ich stron, druga strona na pewno tę działalność. W związku pamiętajmy jeszcze o wysadzeniu, o sabotażu rurociągu Nord Stream. Od momentu wysadzenia tego rurociągu wobec instalacji infrastruktury krytycznej będących poza polskimi wodami został wprowadzony ten stan alarmowy Bravo. To nie jest bardzo wysoki stan, bo to jest drugi z czterech, czyli Alfa, Bravo, Charlie i Delta. Jest stan Bravo, ale to jest stan wyższy niż normalny, co oznacza, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tych instalacji muszą wzmóc czujność. Gdzie ta czujność była i gdzie była wzmożona, nie wiem, ale na pewno nie tam, gdzie nurkowali ci Hiszpanie lub Hiszpanie. Słuchajcie, teraz ja tego tak szybko wtrącę, bo tu się pojawiają takie, że to pewnie jakiś tam Juarezow i inny Alfredow, tak? Nie, niekoniecznie. Jakby Hiszpania jest dobrym miejscem rekrutacji współpracowników dla rosyjskich służb, szczególnie w dwóch rejonach, czyli w kraju Basku z powodów jakby dążeń separatystycznych, poglądów politycznych. Rosja jest jakby postrzegana jako taki w pewnym stopniu sojusznik, tak? Kraj, który nas rozumie. I te poglądy często są wykorzystywane do obywateli Unii Europejskiej, bo oni mają obywatelstwo Unii Europejskiej, hiszpańskie, prawda? I to jest całkiem niezły pomysł na to, jak takich współpracowników, czy świadomych, czy nieświadomych, bo to różnie może być, zrekrutować. Czy tak było w tym wypadku? Nie wiadomo. Są trzy główne wątki. To mogło być faktycznie nurkowanie po bursztyn, bo zgodnie, ja sobie szybko tak popytałem znajomych, to faktycznie w styczniu, lutym ludzie takie rzeczy robią, nurkują w tym celu, tak, okej, choć z trochę innym sprzętem, z trochę innym pomysłem na to. Druga opcja to mogły być kwestie narkotykowe, czyli faktycznie być może z dużej jednostki ktoś chciał coś wyładować i oni mieli to podebrać. Być może jakiś proceder trwał wielokrotnie, ale teraz coś zgubiono, oni chcieli tego poszukać. Trudno powiedzieć, a trzecia opcja to faktycznie kwestia szpiegowska, sabotażowa, umieszczenie jakichś czujników albo jakichś ładunków wybuchowych, podejrzenie procedur bezpieczeństwa, no to świetnie podejrzeli i tak dalej, i tak dalej. Jakby trzy główne wątki. Nie jesteś w stanie podejrzeć procedur bezpieczeństwa, jeżeli ich nie ma. Jeżeli ich nie ma, tak. Jeżeli służby pojawiają się wtedy, kiedy po nie dzwonisz, prawda? To... Po czym twierdzą, że w zasadzie kończą służbę, pewnie wiesz, to było tak, że stwierdzili, że kończą służbę o 4 w nocy i w ogóle jak będzie trzeba ich zatrzymać na dołek, do PDOZ, to Jezus Maria, zeznanie, spisywanie, nie, dobra. Antyterrorystyczna takie coś dopuszcza, jeżeli jest podejrzenie. Nie no, oczywiście, że oni powinni na PDOZ-cie te osoby wylądować, to... mogły działać jakby planując akt jakiegoś terroru czy coś, to możesz je zatrzymać, tak, na określony czas. Tutaj, wiesz, nie zagrało coś, co Michał Piekarski określił jak mianem silosów, tak? Czyli wiesz, z jednej strony mamy Straż Graniczną, drugim osobnym będzie policja, trzecim na przykład może być marynarka wojenna, która ma najlepsze zdolności jakby dozoru tej toni wodnej i tak dalej. I mamy kilka tych różnych silosów, które nie potrafią się ze sobą Mam jeszcze ABW, tak? Agencję Wywiadu. Nie są w stanie ze sobą odpowiednio szybko się skomunikować i wdrożyć jednej drogi rozwiązania takiego problemu, tak? Straż Graniczna potem powiedziała, że oni w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego miało miejsce. Także, no mówię, bardziej optymistyczne po tych, prawda, K9 i K2, to tak. I teraz poszukajmy czegoś jeszcze bardziej optymistycznego. Niemieckie, to może jest optymistyczne, niemieckie Patrioty trafiają już do Polski. Taka jest informacja. No. Więc one już zmierzają. Okej, dobrze. Nie wiemy, jaka będzie dokładnie ilość tego personelu, ale mają już się pojawić. Kolejna rzecz, jakby optymistyczna, pesymistyczna, trudno powiedzieć, ty mi może powiesz. Nie wiem, czy kojarzysz, pojawił się w Rzeczpospolitej artykuł o piracie, który z takim nagłówkiem pirat nie trafił do armii, dobry, ale polski. Całkiem symptomatyczny nagłówek i w nim pojawiło się takie jakby kwestie tego, że Ministerstwo Obrony Narodowej jakby za bardzo nie kocha MESCO i nie kocha produktu, które ta firma jakby chce zaoferować wojsku i że pirat, który jakby jest przez nas dosyć chwalony jako rozwiązanie stosunkowo tanie, które byłoby w stanie uzupełnić przeciwpancerne pociski kierowane, takie prawdziwe pociski przeciwpancerne, nie? Jakby nie znalazł dalej uznania jakby w MON-ie, nie? I potem oczywiście jakby pirat to... ma tylko jedną wadę. Jest polski. Tak. No to w gruncie rzeczy ten artykuł mniej więcej w tym kierunku zmierzał. Inaczej. Okej, ja rozumiem, że opcja zwalczania czołgów wyposażonych w ASOP przez PPK kierowany w wiązce lasera to niekoniecznie jest dobrym pomysłem, natomiast kornety rosyjskie jakoś sobie radzą bez problemu na Ukrainie, tak? Tak. Bo przecież tą wiązkę celowania można sprowadzić na cel na sekundy przed uderzeniem. Tak, żeby w ostatnim momencie oszczędzić te czujniki, nie? Ale trzeba pamiętać o tym, że pirat jest rozpatrywany, od początku był rozpatrywany też przez telesystem, nie tyle jako przeciwpancerny pocisk kierowany, tylko jako broń wsparcia, bo trzeba pamiętać, że Ukraina oczywiście te statystyki zmieni, tak? Ale do tej pory tam ponad 80% PPK-ów było strzelanych nie do czołgów, tylko do jakichś lekkich pojazdów, do jakichś szachid mobili, do jakiejś broni zespołowej ukrytej w terenie, w budynkach. I słuchajcie, strzelanie do tego Javelinem za... Tak. Czekajcie, Javelin ile kosztuje w tej chwili? Nie chcę skłamać. Nie powiem. $240,000 z tego, co pamiętam, jedna sztuka. Czyli walimy, ale musiałbym sprawdzić, bo to chyba już było tak, że to będzie $230,000-240,000 sztuka, czyli strzelamy sobie pociskiem, który kosztuje grubo ponad $1,000,000. Grubo ponad $1,000,000. I do jakiegoś stanowiska WKM-u, nie? Na przykład. Bez sensu. No i dlatego w wielu krajach powstał pomysł lekkiej broni wsparcia kierowanej laserem i trzeba pamiętać o tym, że naprowadzenie laserowe jest w kierowanej wiązce lasera jest po pierwsze relatywnie tanie, po drugie jest jednak bardzo precyzyjne, to jest trafienie w punkt. Oczywiście ta wiązka lasera, plamka lasera na odpowiednim dystansie, tam 5 km na przykład będzie miała metr średnicy, ale to i tak wystarczy. Tak. I teraz tak, pomysł taki istnieje w wielu krajach, nawet co więcej Szwedzi i sami Amerykanie stworzyli pocisk naprowadzany właśnie dokładnie tak jak pirata do, uwaga, Karla Gustawa. Czyli do działa bezużytowego Karl Gustaw opracowano pocisk, znaczy przy końcu jest opracowania, który jest naprowadzany SAR-sem i Automatic Laser i dokładnie, słuchajcie, według idei pirata i zasad działania pirata, tylko oczywiście nie z dedykowanej wyrzutni, tylko z działa bezużytowego. Dlaczego? Ponieważ szukano czegoś, co będzie na dystansie do 2 kilometrów w stanie właśnie zwalczać snajperów, broń zespołową, cele lekko opancerzone. I u nas pirat miał być uzupełnieniem amunicji precyzyjnego rażenia, czyli pomysł był taki, że mamy podświetlacze, wszystko to jest kodowane uniwersalnie w języku natowskim, podświetlacze czy w języku, to będzie śmiesznie brzmiało, ale i możemy za pomocą podświetlaczy JTAG-ów i nie tylko, oraz również celu pirata docelowo naprowadzać APR-120 do raka, APR-155 mm programu Szczerbiec, czyli amunicja precyzyjnego rażenia i jeszcze w to wchodzi pirat i możemy do celu walić sobie po kolei z różnych środków rażenia, tak? Jeszcze naprowadzać bomby lotnicze w razie czego. I to miało sens, ponieważ pirat miał taka być triada, nie? Elementem takiej triady, ale to niedobre, bo z Polski jest, nie? Ja już odnoszę takie wrażenie czasami, że jest jakaś propozycja, jest pomysł na to, Javelinami, ale takie wiesz. Ona by poszła, gdyby była robiona w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech może, a może w Korei, nie? Nie no, trzeba po prostu otworzyć, wiesz, ekspozyturę firmy Łokietek Marcin, z odwiecznej, prastarej polskiej firmy, jak ona by naklejała naklejki z napisem Łokietek Marcin na pirata, to pirat zostałby kupiony tylko za jakieś 60% drożej, nie? I tu wszyscy byliby zadowoleni. Nie, przepraszam za takie grube heheszkowanie o tej porze, ale program fajny, program potrzebny, w pewnym sensie dość nowatorski, nie. No. A nowatorski potem mamy jakby całość obrony przeciwpancernej w Wojsku Polskim oparte o 200, mniej więcej 220 wyrzutni Spike'a i mamy około, z czego nachodzi, nie pytajcie ile, no i oczywiście nowo kupowane CLU, ICLU Javelina dla WOD-u, tak, więc... Dobra, temat Polski zamykamy, teraz chyba szybciutko przebiegniemy jeszcze resztę i jesteśmy w domu. Jedyną informacją jakby spoza tego, co Ukraina dostanie, bo bardzo fajne rzeczy są, to jest to, że słuchaj, Brytyjczycy, to jest ciekawe, co oni wymyślą, chcą mieć więcej wyrzutni M270 systemu MLRS niż posiadają. To jest ciekawe, bo chcą dojść nawet do poziomu 75, a nie mają nawet 60. I teraz ciekawe, skąd oni jakby wyciągną wyrzutnię M270, przecież one nie są produkowane, nie? Musieliby w Stanach kupić jakby używki z pustyni i doprowadzone do standardu, tak? Nowego. Yeah. Ale jest ta modernizacja jakby brytyjskiej artylerii. Wiesz co, umówmy się, że te wyrzutnie to można posadzić na nowym nośniku, same wyrzutnie to też nie jest jakiś big deal. Pamiętaj, że cały sprytny pomysł konteneryzacji i paletyzacji przy MLRS-ach polega na tym, że nie masz tych zakichanych, trudnych w wykonaniu i kosztownych luf wyrzutni, które się zresztą wypalają przy długotrwałym strzelaniu, tylko masz po prostu eleganckie pakiety, które sobie bez problemu ładujesz z ziemi, strzelasz z tych pakietów i to jest jakościowo zdecydowanie lepiej niż ala dawny Brok Wschodni, czyli masz, wiesz, wyrzutnie rurowe, pozdowane odpowiedniego kalibru, nie? To jest, wiesz... Mnie tylko w sumie właściwie zastanawia, że nie są zainteresowani HIMARS-em, nie? Ale potem człowiek sobie przypomina, że oni de facto wycofują samoloty C-130, więc będą mieć A400M i C-17 Globmastery, więc dla nich M270 nie jest problemem, tak? Poza tym transportu strategicznego. Być może dla Amerykanów to był jednak argument, że mają potężną flotę C-130, a większe maszyny będą czym innym obciążone, nie? Brytyjczycy niekoniecznie. Teraz no, płynnie można przejść do tego, że Brytyjczycy pozbywają się w zasadzie prawie 30 AS-90 na rzecz Ukrainy, Challengerów 2, jednego szwadronu, nie mam bladego pojęcia ile to czołgów, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, kilkanaście, jest jeszcze pakiet transporterów Bulldog, tam jest też cała ta gama systemów inżynieryjnych zabezpieczenia logistycznego, to jest jedno, ale lecimy dalej szybciutko. Ciekawostka, Krzysiek Woźniczuk znalazł jakby wywiad w czasopiśmie Air and Cosmos, nie powiem jak się po francusku to mówi, odnośnie tego, że że we Francji są szkoleni operatorzy JTAG, czyli komponent lądowy służący do naprowadzania, korygowania, wskazywania celów lotniczej broni precyzyjnej. Innymi słowy, ta lotnicza końcówka całego bardzo szeroko pojętego systemu nazywanego wielozadaniowym samolotem bojowym. Tak? Czyli JTAC-y są szkoleni. Tak. To ciekawe, do czego mogłoby służyć szkolenie JTAC-ów bez zachodnich samolotów, które miały przekazać na Ukrainie, nie? Ukraińcy są szkoleni. Oczywiście. Powiedziałeś. Okej. A to przepraszam. Tak, Francuzi szkolą Ukraińców. No. Więc to jest jakby wskazówka. Mnie to jakby taka informacja cieszy, bo dla mnie ona jest jakby wskazówką odnośnie tego, że w zasadzie przesądzone moim zdaniem pojawienie się wielozadaniowych samolotów bojowych na Ukrainie, zachodnich. W większej ilości, ale też wiesz co, będzie miało formę taką systemową, tak? Czy to nie zostanie, wyszkoliliśmy was do przechwytania pocisków manewrujących, dziękuję, dobranoc. Tylko to jest jakby pełne spektrum możliwości, które dotyczy i wsparcia działań naziemnych, i pewnie wywalczania przewagi w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby ten czas oczekiwania, który my wszyscy chcielibyśmy, żeby te maszyny już się pojawiły, Mam nadzieję, że kiedy one się pojawią, one wejdą jako pełny pakiet nowych zdolności dla ukraińskich sił powietrznych i ukraińskich sił zbrojnych pod względem zwalczania celów lądowych, zwalczania celów powietrznych, może zwalczania celów morskich. Kto wie? I że być może, jeżeli one się pojawią w odpowiednio dużej ilości ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, jeszcze z innych krajów, to być może one będą naprawdę istotną zmianą jakościową w tej kwestii. I mam taką nadzieję przynajmniej. Nie? Jakby jeszcze do tego, poza, jakby jeszcze do tych myśliwców wielozadaniowych dorzucić na przykład... Spekuluje się o dwóch typach WS, znaczy generalnie samolotów zachodnich. Mhm. Niekoniecznie to muszą być guźce, ale to wiesz, to może być coś nieoczekiwanego, nieoczekiwany tandem, nie? Na zasadzie high-low. Tak, no ja słyszałem cały czas o F-15C jako maszynach przewagi powietrznej i to byłoby ciekawe w połączeniu z jakimś faktycznie samolotem takim wielozadaniowym, już bardziej zdolnym jakby do zwalczania celów lądowych. Ja bym się bardzo uśmiechnął, to byłby pewien chichot, gdyby, i bardzo bym się cieszył, gdyby na przykład Amerykanie z pustyni odkopali na przykład ze 4 czy 6 samolotów AWACS, czyli E-2C Hawkeye, tak? Które trochę Amerykanie mają w zapasie po US Navy, które byłyby w stanie tak punktowo zwiększyć jednak, ja nie mówię o działaniach ofensywnych, ale chodzi mi nawet pod względem nalotów i wystrzeliwania tych ilości pocisków manewrujących czy bezzałogowców, taka maszyna działająca nawet nad zachodem Ukrainy byłaby w stanie naprawdę świadomość sytuacyjną takich maszyn zachodnich, również operujących na Ukrainie, znakomicie zwiększyć. I nie byłoby to takim... Znaczy wiesz, Dawid, to bardzo... się wszystko ładnie spina, patrioty, nie tylko, Hawki. Tak, bo jakby... Dwa typy WSB, szkolenie JTAC-u. Zauważ, że Brytyjczycy powiedzieli o dostawie Storm Shadow na Ukrainę. Tak. I to tak, się wiesz. Jakby ta OPL-ka jest jakby naturalnym, że najpierw należy zapewnić stosunkowo wydajną OPL, żeby jednak to wsparcie tym maszynom i na ziemi, i w powietrzu zapewnić. Bez sensownej OPL-ki te samoloty byłyby mimo wszystko bezbronne, tak? Więc to się wszystko zgadza. Tu znowu przechodzimy bardzo płynnie do tego, że Holandia zadeklarowała się odnośnie kolejnego systemu Patriot, przekazania. Zobaczymy, jaki będzie harmonogram i tak dalej, ale to by dawało już 3 zespoły ogniowe albo inaczej baterie. U nas zespoły ogniowe, a w większości krajów baterie. Super wiadomość. Dzisiaj pojawiła się informacja o strikerach i kolejnej fajnej rzeczy, czyli strikerach z tymi armatami 105 mm jako wozy wsparcia ogniowego oraz o bombach SDB wystrzeliwanych z systemu HIMARS MLRS, czyli Grand Launch SDB. To są bomby szybujące z małymi strzałkami, lotnicze, które zostały opracowane jako uzbrojenie lotnicze, stosunkowo mało gabarytowe, że po takim F-15 polecieć kilkanaście, ale wymyślono, że w zasadzie czemu nie dokręcić do nich z tyłu pocisku, znaczy silnika rakietowego z pocisków M30, M31, czyli GLMRS-ów, tych, które są na Ukrainie w tym momencie. I taki system, słuchajcie, jest w stanie tą bombę zapewnić jej zasięg do około 200 km. Czyli bez użycia samolotów bojowych HIMARS jest w stanie 6 takich bomb wysłać na mniej więcej 200 km od miejsca wystrzelenia tych pocisków, co w porównaniu z tym, co w tej chwili Ukraińcy mają, jest bardzo dużym plusem, przełomem de facto. Znaczy to jest to, co ja dzisiaj mówiłem, tak jest u redaktora Małozowskiego, tak, że NATO musi Ukraińcom udzielić chociażby promila tych możliwości do walki głębią, czyli do porażenia ugrupowania rosyjskiego w głębi, bo jak nie, to będzie ciężko. Tak. Ale ja kibicuję 2 typom WSB na Ukrainie, ponieważ na razie, no niestety, to Rosjanie są sprite, a Ukraińcy pragnieni, jeżeli chodzi o działania w powietrzu. Zdecydowanie, niestety, ale tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No. Tak, fajnie by było to odwrócić. Fajnie było to odwrócić. Niestety, rosyjskie MiG-31 to jest największy problem i bez faktycznie maszyn typu F-15C i to najlepiej popatrz, maszyn z nowym radiolokatorem. Nie jakieś Su-35, Su-37, tylko stare, słuchaj, MiG-31 i MiG-31BM, czyli te bolszoje po modernizacji i z pociskami dalekiego zasięgu. Wmieszam znowu te nieszczęsne FA-50. Wiesz dlaczego? Bo teoretycznie, pamiętajmy, że Su-35 są w stanie przenosić to samo uzbrojenie powietrza w tym pociski bardzo dalekiego zasięgu. ale nie kluczową, ale jedną z istotnych zdolności, kiedy chcemy powiedzieć, a jak daleko ten pocisk poleci, co znowu oznacza, że on będzie miał też lepsze zdolności kinematyczne na mniejszym dystansie i tak dalej, jest pułap i prędkość, z którego on swoją podróż zaczyna. No, tu i tutaj MiG-31 bezkonkurencyjny na wschodzie, tak? Na wschodzie. No, na wschodzie. Na wschodzie. Są bezkonkurencyjne i teraz, kiedy mówimy o integracji na przykład Abramów na FA-50, mamy dolny szczebel tej całej półki, czyli znowu to, co na F-16, F-15 i tak dalej poleci dalej, ten sam pocisk, mimo że zostanie zintegrowany z FA-50, będzie z automatu miał trudniej, tak? To taka szybka dygresja i kończymy. Drodzy widzowie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję, że wytrzymaliście. Jak widzicie, no, czara goryczy troszeczkę się przelała i nam się w związku z tym ulało. Jeżeli odcinek się podobał, to tradycyjnie przypominam o zalajkowaniu i skomentowaniu na dole. No i oczywiście wielkie i gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Obserwujcie kanał. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.